Witajcie, drodzy kochani. Jako że mamy karnawał tutaj na Tenryfie, witam Was w takiej specjalnej aurze Supermana, więc chciałem Wam powiedzieć kilka takich słów na temat żywienia i chorób psychicznych. Otóż żywienie osób jest bardzo ściśle powiązane z chorobami psychicznymi, ponieważ związki chemiczne, które występują w produktach żywnościowych, mają ścisłe oddziaływanie na nasze myśli, na nasz umysł. Jeżeli krew nie przepływa w naszym mózgu we właściwy sposób, są zakłócenia w przepływie, czyli po prostu są zaburzenia w cyrkulacji krwi, wówczas procesy myślowe zachodzą bardzo wolno, nie myślimy w taki sposób, jaki byśmy naprawdę chcieli. Jest to po prostu manipulacja i od tego właśnie się biorą choroby psychiczne. Jakaś osoba po prostu jest psychiczna w stosunku do innych osób, zachowuje się w sposób dziwny, zachowuje się w sposób agresywny, ponieważ już ilość tych związków chemicznych w jego organizmie, czy to danej kobiety, czy danego mężczyzny, jest bardzo wysoka i z tego tytułu po prostu zachodzą pewne zaburzenia osobowości, zachodzą pewne zaburzenia w umyśle danej osoby. Dodam, że jak już wcześniej wspominałem, pasta do zębów, która ma fluor, niszczy naszą szyszynkę, rozwala nasze neurony. Po prostu jeszcze do tego jakbym dołączył na przykład mikrofale, które są do podgrzania żywności w szybkim tempie. Po niemiecku jest mikrowele. I właśnie te właśnie maszyny do podgrzewania jedzenia też rozwalają nasze struktury, nasze neurony. One po prostu, nasze neurony po prostu pękają. Tak, plaf, 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 plaf. Także ja uważam, że trzeba po prostu bronić się przed tym wszystkim, przed tą chemią całą w jedzeniu, chronić nasze dzieci, chronić nasze kobiety przed produktami, sokami, które są zmanipulowane, nie tylko soki czy tam piwo. Ja ostatnio byłem tutaj w takim sklepiku, badałem rodzaj piwa naturalnego, zrobiony właśnie w sposób naturalny. Oczywiście nie wszystkie te piwa, gdzie jest etykieta i jest, można po prostu zobaczyć, że jest bio, nie wszystkie te piwa są naturalne. Część z nich po prostu jest do luftu, do wyrzucenia w śmietnik po prostu. Niektóre tam przechodzą moje testy, a niektóre po prostu się, kilka z nich po prostu odpada. Dlatego moi drodzy kochani, nie chcecie mieć chorób psychicznych. Radzę Wam uprawiać Wasz ogródek, mieć Wasze warzywa, wiecie co jecie, wiecie z czego robicie kompoty, macie własne wiśnie, czereśnie, to są typowe polskie owoce, jabłka. Możecie robić sobie soki z jabłek, ekologiczne, bardzo zdrowe i nikt Wam tej chemii tam do tych zapraw nie wrzuci. Macie po prostu własne zaprawy, własne kompoty, własne warzywa zaprawione, własną cukinię, własne ogórki i nie macie problemu z chorobami psychicznymi. To jest taki pierwszy krok, który powinniście zrobić. Poszukać sobie kawałek ziemi, zacząć uprawiać, zacząć mieć własne warzywa, własne owoce i nie dać się wielkim korporacjom zmanipulować, ponieważ oni idą na całego. To całe CETA, co teraz wchodzi do Europy, do Polski również, to jest wszystko wielka jedna manipulacja ludźmi, żeby ludzie byli coraz bardziej słabi, coraz bardziej chorzy i coraz więcej, żeby było problemów psychicznych u ludzi. To jest właśnie system pozbywania się zbędnej ludności na naszym globie ziemskim. Także od razu Was uprzedzam, drodzy kochani, że to jest wielki plan, żebyście byli słabsi, byście nie mogli myśleć w sposób właściwy. Dlatego się robi to właśnie tą GMO i się robi takie manipulacje, byście po prostu stracili Waszą siłę. Bo jak można porównać jabłko, które jest zdrowe, do jabłka, które jest genetycznie zmanipulowane i które nie ma nasion, które można potem wysiać i żeby było drzewo i żeby dało nam owoce. No niestety, nie można porównać zdrowego, normalnego jabłka do jabłka, które jest po prostu genetycznie zmanipulowane. Także wszystkie te choroby, drodzy kochani, które się biorą psychiczne na Zachodzie, w Ameryce, możecie zauważyć, w Kanadzie, w tych krajach bardzo wysoko rozwiniętych, no to właśnie się biorą od żywności zmanipulowanej chemią. Jeszcze raz powtarzam, chemia oddziaływuje w taki sposób, że oddziaływuje na nasz umysł i po prostu biorą się z tego wszystkiego choroby psychiczne i dzieci, które się rodzą, również będą miały choroby i zaburzenia osobowości. Drodzy kochani, chciałem Wam zaprezentować Aronit, odpromiennik naturalny, bardzo zdrowy. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em, to jest właśnie Aronit Home Office.
jak również podkładki na harmonizowanie wody. Tak właśnie wyglądają, to jest Aronin Superhuman, tak wygląda. Można te podkładki zakupić w naszym sklepie internetowym pod naszym filmem. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.